Dzisiaj jest niebywałe święto. Pewnie zastanawiasz się, jakie. A mianowicie święto to polega na tym, że po raz pierwszy, tak jak należy, powiem na początku, że warto pod tym filmem zostawić łapkę w górę, warto zasubskrybować kanał i warto również napisać komentarz jakikolwiek, naprawdę dosłownie, w sensie nawet hejt. Nie, no dobra, hejtu nie będę wspierał, ale konstruktywna krytyka prędzej. No, to mamy formalności za sobą, a zatem siemano, mówi do was Nihilest i rozpoczynamy kolejny odcinek Zagrajmy w Nioh 2. W poprzednim odcinku wykonałem sobie zadanie tutaj, a zatem wszystkie te trzy zadania mam wykonane, tylko tu kurde jednej kodamy mi brakuje. Również to zadanie jest wykonane. Chyba tutaj wydaje mi się, że... Nie no, tutaj też chyba ta przysługa dla Kowala jest jeszcze do zrobienia, tak. To jest racja, bo tu nie mam tego ptaszka, który by zaznaczał, że wszystko wykonane. No i tutaj jeszcze pozostaje mi misja Chciwy Łowca. No dobra, to jest na 34, a to na 30. Ciekawe, który ja mam w ogóle level. Swoją drogą muszę polewelować, więc sprawdźmy. Ja mam level 32, czyli to zadanie na 30 jest jak najbardziej spoko. No bo teraz będę miał level w ogóle już 33, tak? Czyli jestem trochę jakby level 1 w tył. Ale jak zrobię tę misję dodatkową, to na pewno będę miał odpowiedni level, żeby zrobić kolejne zadanie. Tak by na to wychodziło. No okej, no to co, ja może sobie jeszcze... Aż nie, w serce widzę, że trochę zaniedbałem. Dobra, dajemy w serducho i lecimy z zadaniem. W ogóle też możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie faktycznie oglądać te zadania poboczne. No bo to jest w zasadzie wracanie do tych miejsc, które już były. Tam na ogół jest trochę inaczej, trudniej lub łatwiej. No fabularnie tu się za wiele w tych zadaniach dodatkowych nie dzieje, w związku z tym no, możecie dać znać naprawdę, bo ja mogę sobie przechodzić sam te misje poboczne, a wam pokazywać na przykład tylko te fabularne. To oczywiście też może zależeć od was. Tutaj sobie checkpointik odblokuję. Nie spojrzałem oczywiście, ile kodam można znaleźć, a to już jest tradycja. A tradycje trzeba szanować, moi drodzy, zdecydowanie. Zwłaszcza tradycje w grach komputerowych, ale ej, co to jest za miejsce? To nie jest jakaś nowa miejscówka? Nie, po prostu ja w dziwnym miejscu chyba zaczynam. No to co, najpierw iść na górę, to może być poboczna ścieżka? Trudno powiedzieć, nie kojarzę tej drabiny w ogóle. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest lokacja, w której byłem. A może lokacja, w której byłem, ale jakoś się ona odmieniła? Nie, no tego to ja chyba... A, już wiem! Kojarzę to miejsce, tylko tu nie było zejścia na dół. To zejście na dół jest nowością. O, proszę bardzo. O, i mamy bloba tutaj. Blob jest nam znany już z lokacji, w której walczyłem z tym wężowym bossem. Pamiętam, jak się ta lokacja nazywała za bardzo. No dobra, blob pokonany, ale kosztowało mnie to trochę zdrowia. Kurde, no nie wiem, czy to jest główna ścieżka, czy to jest poboczna. Wygląda mi to na główną, bo tam jeszcze dalej można przejść. A zatem najpierw zejdę jeszcze na dół i obadamy. No tak, wydaje mi się, że jednak tylko taki początek misji zrobili tutaj, żeby było trochę... Kurde, gdzie jestem? Może to nowa lokacja? A to nic z tych rzeczy. Nie mam pretensji do twórców, ale po prostu domyślam się, że tutaj za dużo nie stworzyli, bo... No, to już jest koniec, tak? Dobrze, że poszedłem. Tylko znajdźka jest... Tak, to potem musiałbym się całą lokację tu cofać po to, żeby znaleźć dwa kamienie. No to nie byłoby wesoło, naprawdę. Teraz się mogę pośmiać, ale wtedy bym się pewnie nie śmiał. Okej, ciekaw jestem, czy jakiś może boss się pojawi unikalny w tej lokacji, czy będzie jakiś mini-boss, no zobaczymy. Okej, tutaj już nic nie ma najwyraźniej. Kodamy żadne chyba nigdzie się nie pokitrały tutaj. No i teraz widzę, że mamy no chyba Maga Onmyo. A to nie, to jest w ogóle chyba ta mumio, nasza sojuszniczka, tak? Ja myślałem, że to jest wróg, bo ona wygląda podobnie do tych kolesi z toporami. No, to fajna zapowiedź.
Czyli ona przyszła, żeby się dowiedzieć, że nic tu specjalnie nie ma, a ja mam iść walczyć z demonami, tak? Miałem nadzieję, że może ty i mumią łączycie swoje siły? Ale ja nie chcę, żeby ona mi pomagała. No kurde, ona będzie biegać ze mną teraz? No dobra, no chyba... No nie wiem, nie mogę z nią żadnej interakcji podjąć. No szkoda trochę, powiem, bo... Dobra, no z jednej strony jest to ciekawostka, tak? No będziemy mieli wspólną walkę ramię w ramię z NPC-em, no tego jeszcze nie było. Więc możemy to zobaczyć. Aha, tutaj leży Gaki. No ona chyba będzie dobra, coś czuję. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi w wykonaniu tego cichego ataku. A nie mogę na nim wyprowadzić? Mogę. Ale on i tak sobie postanowił mnie atakować. No we dwójkę to chyba będzie easy ta gierka, tak mi się wydaje. Wow. Żebym nie pochwalił dnia przed zachodem słońca, wiadomo, bo jeszcze się okaże, że wcale nie będzie easy. Okej, no kurczę, ale... No dobra, dobra. Uznajmy już, że spoko, że ta mumia jest ze mną, ale będę miał takie poczucie, że przeszedłem na jakimś takim, wiecie, easy mode te lokacje. No to mniejsza satysfakcja zawsze dla gracza, wydaje mi się, że... No tutaj jakiś kolejny Yoki. No dobra, w sumie jak widzę, ile tu jest wrogów i jakiego rodzaju, to zaczynam się cieszyć może, że ta mumia jednak faktycznie z nami idzie. Ale jakoś jej nie widzę nigdzie. A, bo to jest ten duży tubylec, a ja myślałem, że... Tak potraktowałem go jak tego małego. Mumio, pomagaj, bo tu nie jest lekko. Dawaj z tą kosą. No i zabiła go. No trochę mi uratowała tyłek w tym momencie, muszę przyznać. Dobra, słuchaj. Akceptuję cię jako moją towarzyszkę w takim razie. Możesz jak najbardziej mi pomagać, Mumio. Uratowałaś mi tyłek, już cię lubię. Oj, nie sądziłem, że ten kopniak jedzie. Nie udało się zrobić kontry rozprysku. Dobra, bo ja tak sobie lekceważę go ze względu na to, że mam pomoc. A to nie jest najrozsądniejszy wybór, o kurde. Mam nadzieję, że on nie może jej zabić w ogóle, bo byłoby mi głupio, gdyby ona zginęła przez moją nieuwagę. Ała, no co to jest za parszywa istota. Daj mi spokój, masz tu z ciosu. Ała, jeszcze no zabił mnie prawie. Co to jest za koleś? Giń. Kurde, może on jest jakiś twardszy. Teraz nie okażesz litości, tak? A przed chwilą stałaś sobie w budyneczku. Chociaż, aha, może bo ty poległaś, więc może do czasu zakończenia walki leżysz już jak polegniesz. To miałoby sens. No dobra. Lecimy dalej. Może oni są potężniejsi, dlatego że jestem z nią w koopie? Nie wiem. Strzała. Z ogniska wypadł kamień z kolei. Dobra, to trzyma się kupy, ponieważ przecież robi się, tutaj nawet jest zrobiony taki krąg z kamieni wokół tego ogniska. Także tak, tak, tu pełna logika. To, że demony chodzą po świecie, to nie jest żaden problem. I Pondatara z młotem, powiadacie, tak? O, zostałeś dojechany po prostu i Pondataro bezdyskusyjnie. Dobra, zbieramy lucik. No i co? Tu nic ciekawego. Znajdźka, tam widzę też, że znajdźka jest jeszcze. Kamień duszy, topór bandyty. O kurde. No nie, no to wygląda jak te szkieletowe kółeczka z Dark Souls, tylko jest jeszcze wygląda hardkorowiej. Nie mówcie mi, że to jest nowy wróg na naszej drodze. Aha, no jeszcze dostałem strzała w międzyczasie. Ale to tak zrobili specjalnie, nie? Tu jak... Jeśli nie zauważysz, to się na niego wpakujesz po prostu. A jak zauważysz, to nie zauważysz łucznika.
i wtedy dostaniesz strzała. Dobrze, że ci łucznicy nie mogą takich headshotów robić. A tam jest jeszcze kolejny, ale to jest... No, ma miecz. Mam nadzieję, że łuku nie wyciąga. Aha, zainteresowało się mną? Zainteresowało się. To nie jest najlepsza wieść, ale dobra, widzę, że... Koleżanka mumio pokarała to kółko. O, ale ono się... Widzę, może taką obszarówkę zrobić wokół siebie. No, hardkorowy wróg i wygląda też, powiem wam, strasznie. Wolałem go tak na klatę nie brać, na pewniaka. To była Kodama chyba przy pierwszym podejściu do tej lokacji, w sensie w fabularnej rozgrywce. Kamień duszy... Oj! No on ewidentnie woli mnie targetować jako cel swoich poczynań. Ja może zmienię postawę na górną, bo on się chyba zainteresował koleżanką, tak jest. Dobra, czyli jednak tak nie jest, że on zawsze atakuje mnie. No tak, w końcu już raz w sumie tą mumię pokonali. Leżała na glebie raz, także musi być opcja taka, żeby wróg ją namierzał. Oj, no musiałem się podpalić, rzecz jasna. Dobra, tego szybko trzeba zniszczyć, to jest z tych mniejszych tubylców. No, żebym tu nie wpadł w te płomienie. Może też być tak na przykład, że w ogóle w tej misji nie ma Kodam. Niektóre misje poboczne są naprawdę krótkie. A, no i widzicie, jednak wyciągnął łuk. Kurde, ale ściema to była, że niby nie masz łuku. Tak sobie stoisz kulturalnie. Gdzie ta strzała poleciała? Niby sobie z mieczykiem stała, tak naprawdę. Aha, ciało spadło na dół, a skarby zostały na górze. Okej, rozumiem. Ma to sens. To była ironia oczywiście. Kamień. Super mega przedmiot. Aha, to jest ten koleś niesympatyczny. Mam już w ogóle Amrity na level. Aha, on się teraz odwrócił w moją stronę. No dobra, biegnij do niego, mumio. Może zajmiesz go. A ja go dzięki temu będę mógł zaatakować potężniejszym ciosem. No tak, widzę, że w ten sposób trzeba działać. Ty jesteś szybka. Możesz tam coś zwrócić na siebie uwagę. Tu było zejście na dół i jest niestety. No dobra. Najpierw obadamy sobie górę. I tutaj zaraz powrócę jeszcze do tego zejścia na dół. Okej, tu to przed chwilą byłem. No, oj, tam jest jeszcze znajdźka. No nie mogę odpuścić. Dusza eksploracji wymaga... Tudzież duch eksploracji właściwie, a nie dusza. Dusza pogorzelisk. Duch eksploracji wymaga, żeby każdą znajdźkę, którą się dostrzeże, zdobyć. Bo w przeciwnym razie nie można spać po nocach po prostu. No fajnie, mówię, że nie dasz się pokonać. Ale moment na mówienie o tym wybrałaś sobie taki, no bym powiedział, nie do końca adekwatny. Okej, wydaje mi się, że to zejście na dół będzie jakimś pobocznym. Taką żywię nadzieję przynajmniej, a zatem najpierw pójdę tu. Taki jest mój wybór. Cicha decyzja. Też nie taka cicha do końca nawet. Aha, tu słyszę już, że jacyś wrogowie się pojawiają. Zobaczymy, cóż to nas tutaj czeka. Dwóch tubylców, powiadacie, tak? No to nie jest niby taki dramat. Ja mam antidotum wyposażone. No dobra, tak go niby trafiłem, niby nie bardzo. Okej, tu się za winklem, czyli za narożnikiem, nikt nie czai. Kamyczek. Kamulec z najkamszych, najkamieńszych w zasadzie. O, jest, musi być też Big Brother. Ech, no dobrze, tubylcze. A mumio, może ty byś podbiegła do niego znowu tak jakoś tam, czy niechętnie? Niechętnie, musiałbym go jakoś zaatakować najpierw, żebyś tu do niego podeszła. No to strzałą mu strzelę w głowę może. Dawaj, mumio, biegnij do niego. A, widzę, że... Moje życzenie jest dla ciebie rozkazem, mumio, jak rozumiem. Ale tak, ja jestem bohaterem, który tutaj uratuje wszystkich, zobaczysz, choć nie wiem, w sumie jestem półdemonem.
Może się okaże, że jestem w rzeczywistości antybohaterem na przykład w tej grze. Nie jest powiedziane, że nie. Co tu wejdę na jakieś takie tereny? A, pamiętam to miejsce. To mnie prowadzi na te dachy, tak, tak. Tutaj stał ten koleś, o którym mówiłem, że wyglądało jakby miał tylko miecz, a on jednak się okazało, że miał łuk. Okej. Próbuję takiego jednego skilla wykonać, ale chyba go nie mam jednak wykupionego. Skill, który polega na tym, że kiedy w odpowiednim momencie zrobię gardę, to powalam przeciwnika. To jest skill Ujikatany, znaczy nie Ujikatany, tylko Odachi. Tak się to nazywa, ta broń Odachi, którą dzierżę. Swoją drogą właśnie możemy sobie zmienić na katankę na chwilę. Co my tu mamy? Tu jest hajsik z przeciwnika. Jeszcze trochę go zostało. A fajnie jest to zrobione, że ta mumio nie blokuje mnie, jak w nią wchodzę, to raczej się przesuwa. Nie laguje się też jakoś dziwnie póki co. Rękawice, strzały, dobra, strzał trochę poszło, więc fajnie będzie odzyskać. Nastrojowa muzyczka. O, księżyc w pełni. Romantycznie, mumio, co? Może zamiast walczyć z demonami, poszlibyśmy na... No ja mam sakę przy sobie, wiesz? Takie wino poświęcone jakiemuś bogu. Dobre wino słyszałem. Także może byśmy się napili, co? Ale no, ona raczej podejrzewam, że niechętna. Ona bierze bardzo poważnie sprawy demoniczne do siebie. I ona tylko walczy z demonami. To jest chyba jedyny cel jej życia, tak obstawiałbym. Okej, no ta ścieżka, powiem szczerze, jakoś za bardzo nie obfitowała w niesamowitości i bogactwa. Ale dobra, mam nadzieję, że chociaż główna ścieżyna, do której muszę oczywiście dojść naokoło, będzie nieco ciekawsza. O, tam widzę kolesia na górze. On ma hełm, więc obstawiam, że jeden strzał go może nie zabić. No ale spróbuję i tak. No w ogóle zobaczcie, na tym krótszym mieczu mam taki wężowy ogon, który chyba się rusza sam z siebie. To w końcu jest to demoniczna broń. Mam nadzieję, że jego runda obchodu, którą robi, nie jest za długa, bo nie chciałbym tu czekać na niego. Dobra, idziemy, bo przecież umrzemy z nudów, jak będziemy czekać na takiego parobasa tam. A tutaj pamiętam, że było normalnie ciężko. Też przechodzimy od tyłu te lokacje. Oj, kółeczko, kółeczko. Niedobrze. Oj, to jest raczej atak, w który nie powinno się wpadać. W sensie lepiej tego nie robić. Okej, ja zmieniam na duży miecz. Aha, jeszcze Gaki się zorientował. Świetnie, świetnie. Dobra. Może w ogień by was powciągać, co? Gaki, chodź tutaj w ten ogień. Może byś powchodził trochę. Kółeczko tak jakby straciło zainteresowanie. Bo sytuacja jest dosyć wrażliwa. Aha, no mumio teraz przyszła się popisać. Najwyższa pora, dziewczyno, bo... Bo mnie tu porobią strasznie. Możesz zionąć tym ogniem? Straszliwa sprawa. No walczenie z Gakim jednocześnie jest zupełnie nowym wrogiem, którego ataków nie kojarzę, to jest ciężka piłka. Uleczę się na wszelki wypadek, bo naprawdę nie wiem, co to kółko potrafi. Wiem, że podpala na bank. No i to jest właśnie ta ognista obszarówka. Może jeszcze pewnie być tak, że te koła mają różne żywioły. No to akurat miało ogień. Gdzie ty tam biegniesz, mumio? Jak ona jest jak kabaret mumio w ogóle. Też się tak absurdalnie zachowuje. Czy abstrakcyjnie. No dobra, ktoś tu strzelał do mnie. Aha, tu jesteś, kolego. No już strzel. Naprawdę trzeba mieć niezłego cela, żeby pomiędzy atakami łucznika na przykład się wstrzelić i zapodać mu headshota. No to akurat ja mam więcej szczęścia niż cela chyba. W FPS-y w ogóle nie gram i patrząc jak strzelam z łuku możecie zrozumieć dlaczego tak jest. No tu jakoś tak nie wiem, w tego typu grach spoko mi idzie, no ale też sporo trenowałem w sumie. W FPS-y grałem dawno temu.
kółko się pojawiło, dobra. No myślałem, że mogę mu zasadzić krytyka. Ale nie są rzeczy. O, ale mi to koło zapudało z kolei z ognia. Masakra. No i tam do mnie strzela koleś. Mumio też się tu wkręciła w jakieś walki. Ona przyciągnęła wrogów w ogóle z jakichś chyba rejonów, bo przecież ci wrogowie to się nie pojawili znikąd. Ona pobiegła gdzieś tam i chyba ich sprowadziła na mnie. No, bardzo pomocna jesteś, koleżanko, naprawdę. Przyznaję to, że jesteś pomocna na maksa. Kolej się rozbryzgał. Dobra, tu jeszcze łucznik. Już mnie mierzi ten koleś, bo po prostu to ile razy on mnie trafił. No i teraz też mnie trafi oczywiście. W momencie, kiedy dostajemy strzała, ale trafiłem go też. Jak dostajemy strzała, to oczywiście nas stageruje. Dobra, Mumio, słuchaj, dziewczyno, jest taka sprawa, no ty nie możesz aż tak tutaj szalenie działać. Ja rozumiem, że ty jesteś dobra i w zasadzie nieśmiertelna, ale wiesz, ja to taki twardy nie jestem, dwa eliksiry mi już zostały tylko, więc jakbyś nie agrowała hord przeciwników, to byłbym naprawdę zobowiązany. Serio, serio, naprawdę, to nie jest tak wiele, po prostu trzymaj się mnie w miarę. O! No i widzisz, i możesz pomagać, możesz, tylko musisz chcieć po prostu, a nie rwać do przodu. Przecież to nie jest rywalizacja, to jest kooperacja. Działamy w kolektywie, Mumio. Dobra, to chyba wszystko tutaj poogarniałem, a nie, zobaczcie, tu skrzynie nie są zniszczone, a zatem tu mnie nie było. No i nie byłem chyba w podziemiach, tak mi się wydaje też, ale pod ziemiami szło się na dachy. Więc może jeszcze najpierw ogarnę tutaj. O, faktycznie, coś tu było. Igła antyparalityczna, zawsze spoko. Może się przydać. Aha, i tu widzę krainę Yokai też. I tu się kończy ten teren. A zatem domyślam się, że może być tak, że jak zniszczę tę krainę Yokai, to już skończymy misję. Dlatego najpierw pójdę jednak do podziemi. Może się okazać, że jednak w podziemiach jest zakończenie misji, ale mam nadzieję, że nie. Coś już mnie atakuje. Dwóch gakich. Oj, to są jeszcze jakieś bombami rzuca na górze. Dobra, ten zabity. Oj, nie zorientowałem się, że tymi bombami mi tyle życia zabrał. Ale... No i to jest właśnie... Gapiostwo, gapiostwo. To nawet nie jest brak skilla, a po prostu zwykła nieuwaga. I co, ja teraz cały ten teren muszę przechodzić jeszcze raz? No chyba sobie żarty teraz ze mnie robicie, moi drodzy. Bo skrótu żadnego nie było w sumie. Nie wiem, ile tam było dusz w zasadzie. Ach, no dobra, spróbuję to przebiec, bo... Aha, tu ten glut wyskakiwał. No tak, tylko jak przebiegnę, to ona pewnie w ogóle nie pójdzie za mną. W sensie będzie walczyła po drodze z wszystkimi wrogami, których napotka. Dlaczego ja nic nie robię? W ogóle, dobra, słuchajcie, ja tu zrobię cięcie po prostu, no i widzimy się w miejscu, gdzie zginąłem, tudzież przed zejściem tam do podziemi się widzimy po prostu i tyle. Do zobaczenia. No siemano, jestem na miejscu, udało się za pierwszym razem tu dobiec, no ale trochę walka z tymi kółkami nadal mi sprawia problemy. Musiałem trzy takie koła pokonać, no i dobra, tutaj trzeba jakoś rozsądnie podziałać, skitrać się, aha, tutaj jeszcze jest taki koleś. No to może jego najpierw zabiję. Okej, okay, tam jest kraina Yokai, widzę. Aha, ona się zajęła tym gakim. Tylko żeby ten drugi go nie skonsumował zaraz. Dobra, dobiłem go, więc już nie ma tego problemu. Ale ten jest największym problemem. No właśnie, on mnie ostatnio zabił, a zrobiłem idealny unik w ogóle. Ale to nie pozwoliło mi go zabić jeszcze. Dobra, już zapodam w klatę strzał, mimo że to jest mniej efektywne. Tylko po to, żeby on mnie tymi bombami nie obrzucał. Dobra, mamy z powrotem rdzeń duszy oraz moją Amritę i ducha opiekuńczego. Owoc miechuneczki. Powiem wam w ogóle, że no faktycznie jak się gra, to w ogóle oczywista sprawa pewnie dosyć, ale jak się gra i nie komentuje, teraz przechodząc to zauważyłem, to jest łatwiej po prostu. O kurde, dobra, i pondatarka. O, ale przyjąłem teraz. Dobrze, że się on zajął nią na szczęście, bo
Dobra, może byś przyjął taki cios? O, to ci się nie spodobało, ewidentnie. Ła, ale mi się nie spodobały twoje ataki z kolei. Aż tak ba... Aha, bo w płomień wpadłem. Spalenie, no tak, to nawet nie Pondatara, a ten płomień mnie zabił. O, kosmosie, dajże spokój. No dobra, to co, znowu cięcie i widzimy się, no, tam, gdzie zginąłem, no. Masakra. Nie będzie lekko. No dobra, jak sami widzicie, spróbowałem przebiegania, koło mnie wepchnęło w ogień, straciłem całą Amritę, no dlatego wam pokazuję to. No i co? I oczywiście po raz kolejny mówię to samo, czyli widzimy się, moi drodzy, na miejscu. Dobra, słuchajcie, wracam do was chwilę wcześniej. Postanowiłem jednak tutaj przeciwników w miarę wybijać. Już nie robię tego tak kompleksowo, ale uznałem, że szkoda po prostu tej Amrity, że trochę chcę jej odzyskać jednak, którą zrobiłem tu. No i co, i teraz czeka mnie zmierzenie się z dwoma kółkami co najmniej. I też łucznicy jeszcze tu są i w ogóle no sporo różnych wrogów, także uznałem, że warto wam to pokazać. Oj, tylko wszedłem w płomień, fajnie, że udało mi się zrobić te kontrę. Ale wejście w płomień już nie było takie fajne. Aha, jeszcze jakiś koleś tu przyszedł. To już w ogóle jest zła informacja. Dobra, ja się skupię na tym kółku. No jemu ogień niewiele robi, bo ono samo ogniem atakuje. Dobra, gdzieś tam się trochę poblokowało, no ale zobaczcie, on zostawia ognisty ślad. Wejście z takim kółkiem w taką wąską alejkę to jest po prostu pewna śmierć w zasadzie. Co, ono się tam wyczerpało z ki? Oj, nie zdążyłem niestety, za późno to ogarnąłem. No, przyjdziesz do mnie, kółko, nie przyjdziesz. O, eliksir wypadł, to jest dobra wieść, jak od razu go wypiję zapobiegawczo. Aha, będzie zianie płomieniem. No, chyba koleżanka... O kurde, co to jest za atak? Tego nie znałem w ogóle. No i zabiło mnie? To jest jakaś kpina. O kurde, dobrze moi drodzy, znowu robimy cięcie. Witam ponownie. I co, no tutaj pokonałem przed chwilą jedno kółko. Ale powiem wam, że one są tak szalone po prostu, że nie wiem jak sobie z nimi dawać radę. Okej, jest mój duch opiekuńczy. Troszkę tej Amrity mam, ale no już miałem konkretnie ponad kurde kilkanaście tysięcy chyba. Korci mnie, żeby zbiec po prostu na dół, no ale nie, no to muszę oczyścić te tereny. A i jeszcze, no właśnie, to jest ten jego mega pogrzany atak. No to kółko czasami się przewraca swoją drogą. Aha, to też jest atak do kontry rozprysków, widzę. Dobić go nie można, ale czasami traci to ki, na szczęście się wypstrykuje z niego po prostu. No to jest chyba najlepszy sposób, dać się mu samemu wypstrykać po prostu. Ja niestety, przez to, że przechodzę to tyle razy, to już korzystam z błogosławionych strzał na zwykłych wrogów tutaj. Ale ciężko będzie walczyć z tym kółkiem, jeżeli nie wybije tych kolesi. Dobra. Gakiego też trzeba szybko pozamiatać. Bo zaraz to kółeczko może się tu pojawić. Nie wiem jak inaczej to nazywać niż kółkiem, no po prostu. No jest to faktycznie demoniczne koło po prostu z jakimiś jeszcze ohydnymi twarzami. Aha, dobra, wiesz, że masakryczny atak o zasięgu nieskończonym chyba. No powiem wam, że naprawdę cieszę się, że wziąłem sobie tą dziewczynę do pomocy, Mumio, bo bez niej byłoby ciężkawo. No na pewno jak się to kółko dojedzie, to warto już je próbować zniszczyć. Okej, okay, tu ktoś jeszcze, dwa gaki tu siedzą, o kurde, my tak sobie tutaj walczymy z kółkiem, tak? No to one mogą mi pokrzyżować plany. Dobra, jeden pozamiatany. Drugiego spróbuję na cichaczu podejść. Chyba innych tu nie ma. Dobra. Dziękujemy. A jeszcze w sumie Mumio go dobiła. Nic ciekawego tutaj już nie było. Okej, no dobra, wiecie co? No, a no po prostu no, myślałem o tym, żeby zniszczyć tę krainę yokai, która tam była na końcu, ale to nadal nie ma sensu. O, a można tutaj sobie wejść jeszcze na te dachy. Może jakieś strzały odzyskam, coś. O tak, proszę, strzały dwie. O, naprawdę zaczynają mi się kończyć te przedmioty wszystkie, więc warto pozbierać. Więcej strzał jeszcze. Tak jakby gra wiedziała po prostu. No w sumie tak, jeżeli są ci łucznicy, to pewnie
Wielu graczy tutaj, oj, strzały wykorzystuje. Może, wiecie co, do tych podziemi zejdę wejściem tutaj od strony dachów i dzięki temu może tych przeciwników tam na dole będzie mi łatwiej pokonać. No tak, bo dzięki temu zabiję tego, który tam do mnie rzucał ten tubylec taki z bombami był. Patrzę, czy tu czegoś nie przegapiłem, ale chyba nie. Był ten tubylec, o, tam jeszcze jakiś wróg jest, widzę. On we mnie bombami nie będzie rzucał, no bo ja do niego zejdę drabiną tu zaraz. Okej. Co, tak jesteś bierny dosyć, powiedziałbym, kolego. Ale w sumie to też jest fajnie zrobione w kwestii sztucznej inteligencji wrogów, że oni nie są tacy od razu, że biegną na nas. No, niektórzy tak, szczególnie demony. Ale takich wrogów ludzkich... Więcej, o, tego demona tu nie zauważyłem w ogóle. Ja pierdziel, wy dwaj tak blisko siebie stoicie? Nie to chciałem robić, nie to chciałem robić. No i mi się skończyło ki. Ach, no przecież to są jakieś kpiny. To są kpiny. Ja zaraz po prostu nie wiem, co zrobię. Nie jestem wkurzony jakoś specjalnie, ale zaczynam być zrezygnowany. Bo po prostu no, zginąłem dlatego, że... Ach... Zaraza. Dobrze, słuchajcie, w związku z tym, że jest kółko, no to będę już nagrywał, ponieważ z tymi kółkami, no widzicie, są jaja po prostu dosyć duże. Więc może chcielibyście to jednak sobie pooglądać, jak to wygląda. Oczywiście, w sumie tak, z jednej strony źle, że ginę, z drugiej każde przejście daje mi amritę. W związku z tym może odrobię to, co straciłem. Fajnie, bo jakby to kółko wróciło tu na dół, ja bym na nie zeskoczył sobie. O! Nie no, nie dosięgnę go, niestety. I jeszcze to zajęło mi tyle czasu, że kółko, no właśnie, zdąży się aktywować na powrót. Usuniemy krainę jokaj chociaż. Naprawdę, kurde, no powiem wam, że absolutnie nawet nie mam pomysłu, jak do tego kółka podchodzić. Co, w sensie, bo często jest tak, że jakiś wróg, no dobra, sprawia mi problem, ale wiem, gdzie robię błąd. A w przypadku tego kółka absolutnie jest dla mnie tak abstrakcyjnie zachowującym się wrogiem, że nie wiem, jak do niego podejść. No dobra. Co my tu mamy jeszcze tak? No, jeszcze mnóstwo kółek teraz. Proszę, żebym ja już nie zginął. Już chciałbym przejść tę misję po prostu. No dobra, jakby olać kółko i wejść na drabinę. No nie, no i tak będę musiał prędzej czy później z nim zawalczyć. Ono mnie już zauważyło, tak? Ała! Zobaczcie, jakie to obrażenia sadzi. No jeden błąd po prostu. Jeden błąd i to naprawdę połowy życia ponad się nie ma już. Dlaczego ja byłem w niskiej postawie? Tego nie wiem. Może coś nacisnąłem tak w ten sposób, że zrobiłem R1 faktycznie i... Oj, co jest grane? Nie wiem dlaczego, ale jak naciskam... Aha, no dobra, ale jestem po prostu nieogarem. Zacząłem naciskać X-a odruchowo jak w Soulsach, żeby zebrać przedmioty. I się dziwię, że moja postać robi uniki. Mówię, kurde, klawisze mi się zepsuły, nie? O, po prostu co za dzbanosław. Może, jeżeli mój umysł działa teraz na takim poziomie, w takich rejestrach, to może ja faktycznie nie powinienem już teraz przechodzić tego etapu, tylko zostawić to sobie na jutro na przykład. Aha, zapomniałem o łuczniku, to też super sprawa. Oj, wstrzeliłem w ogóle zupełnie gdzie indziej niż jest on. Ale... Wiecie co, ja zaraz... Nie. Powiem wam, że dalsze próby przechodzenia tej misji po prostu w tym odcinku dzisiaj to już jest ponad moje siły, to już zakrawa, moi drodzy, o hardy masochizm. Dlatego też wybaczcie, ale no ja po prostu pozwolę sobie podejść do tych strasznych kół śmierci
w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się tą misję szybko w kolejnym odcinku na początku przejść i może rozpocząć już następną. No, a tymczasem się żegnam, ale powiem wam tak. To nie pozostaje mi nic innego, jak uratować swój honor i użyć miecza do seppuku. Dlatego, moi drodzy, cała moja mriza zostanie utracona, ale to jest jedyny honorowy sposób, aby zakończyć ten odcinek. Mówił do was Nihilest. Na razie.